Byłem żołnierzem Wehrmachtu. To cykl, w którym przedstawiamy Państwu wspomnienia byłych niemieckich żołnierzy. Mówią o swoim postrzeganiu czasu wojny, poczuciu winy lub jego braku. Nie jest naszym celem ocenianie tych relacji. Nie są one podstawą do jakiegokolwiek rozgrzeszania Wehrmachtu. Chcemy jedynie dowiedzieć się, jak o wojnie mówią ci, którzy znaleźli się w gronie wykonawców woli Hitlera. Dzisiaj druga część wspomnień Heinricha Boya Christiansena. Moja kompania w 1943 roku operowała w okolicach Witebska. Miałem bardzo wyrozumiałego szefa. Nie było więc dla mnie problemem odwiedzać od czasu do czasu mego ojca, który w tym czasie przebywał w Wilnie. Dzięki tym wizytom, a także dzięki listom ojca do domu, zawierającym niekiedy przemycane między wierszami ważne informacje, wiem, co robił i co przeżywał w tamtym czasie. Mój ojciec był wówczas szefem sztabu dowództwa Abwehry w Wilnie, która, jak wiadomo, prowadziła działania o charakterze wywiadowczym. Nie wiem dokładnie kiedy i w jakich okolicznościach, ale doszło do nawiązania kontaktu z Armią Krajową, w szczególności z dowódcą okręgu wileńskiego AK, pułkownikiem Wilkiem. Niestety nie znam prawdziwego nazwiska tego oficera. Wiem z opowieści i z listów ojca, że na początku 1944 roku miały miejsce następujące wydarzenia. Otóż ojciec mój kontaktował się z pułkownikiem Wilkiem. Uzyskawszy oficerskie słowo honoru, że nic mu się nie stanie, negocjował wielokrotnie w sztabie dowództwa okręgu Armii Krajowej. Interesujący opis tych negocjacji zawarł ojciec w listach, które udało mi się przechować. Próbowano doprowadzić do nawiązania współpracy między Armią Krajową i Wehrmachtem, która skierowana byłaby przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Przede wszystkim jednak chodziło o poskromienie sowieckich partyzantów, którzy gnębili także polską ludność na terenie Wileńszczyzny. Do żadnych uzgodnień jednak nie doszło. Z jednej strony nie wyraził na to zgody polski rząd emigracyjny w Londynie, z drugiej zaś strony sprzeciwiły się temu władze niemieckie. A mimo to pułkownik Wilk i mój ojciec utrzymywali w trakcie negocjacji poprawne kontakty. Zapewne został o tym poinformowany sam generał Burkomorowski, ponieważ pułkownik Wilk w ramach starań o zawarcie umowy wielokrotnie podróżował do Warszawy. Pomysł współpracy został odrzucony przez obie strony. A mój ojciec, próbując się porozumieć z Polakami, za bardzo, potocznie mówiąc, wychylił się. Został więc przez swoich przełożonych odwołany z Wilna, ale otrzymał awans na szefa placówki wywiadu, która później znalazła się w okolicach Krakowa. I to musiało być latem 1944 roku. Nie pamiętam dokładnie, ale nie odgrywa to przecież istotnej roli. Podczas jednej z wizyt w Wilnie poznałem człowieka, za pomocą którego mój ojciec kontaktował się z ludźmi z Armii Krajowej. Bardzo możliwe, że był to nawet oficer. Mieszkał w Wilnie i pewnego wieczora złożyłem mu z ojcem wizytę. Wspólnie spędzone chwile były dla mnie, wówczas 19-latka, nieotrzaskanego jeszcze z takimi sprawami, bardzo interesujące. Dwa momenty szczególnie utkwiły mi w pamięci. Mogą one wydawać się fantazją, ale zdarzyły się naprawdę. Otóż wszyscy trzej zdawaliśmy sobie sprawę z tragicznej sytuacji Polaków w owym czasie. Wasz kraj znajdował się między przysłowiowym młotem i kowadłem. Z jednej strony był to radziecki komunizm, a z drugiej niemiecki nazizm. A my siedzieliśmy wtedy w trójkę i staraliśmy sobie jakoś poradzić z tą sytuacją. Pomocą służyły nam kolejne kieliszki wódki. Pamiętam bardzo dokładnie, jak gdzieś około 2 nad ranem trąciliśmy się kieliszkami za wspólną Europę. Zaznaczam, że miało to miejsce wiosną 1944 roku. Po spotkaniu musieliśmy wrócić na kwaterę sztabu mojego ojca. Przydzielono nam eskortę, abyśmy mogli bezpiecznie przejść ulicami Wilna. Moje zdumienie nie miało granic, gdy okazało się, że ta eskorta składała
się z młodych i ładnych dziewcząt, mniej więcej w moim wieku. I muszę przyznać, że o wiele chętniej zamiast maszerować w eskorcie, umówiłbym się z nimi na tańce. Wtedy można było przejść przez ulicę Wilna tylko z eskortą. Sprawa kontaktów między hitlerowską Abwerą a okręgiem wileńskim Armii Krajowej, dowodzonym przez wspomnianego w tej relacji pułkownika, później generała Wilka, czyli Aleksandra Krzyżanowskiego, należy do jednej z bardziej kontrowersyjnych w dziejach polskiego państwa podziemnego. Stanowi to nadal przedmiot badań i dyskusji historyków. Relacja podporucznika Christiansena ma charakter subiektywny i wymaga ostrożnego podejścia, ewentualnego skonfrontowania z istniejącymi opracowaniami historyków oraz wspomnieniami uczestników konspiracji antyhitlerowskiej. Pod koniec wojny znalazłem się jako oficer w stopniu podporucznika w jednostce, która miała za zadanie dokonywać aktów sabotażu na tyłach Armii Czerwonej. Były to tylko plany, bo do użycia tej jednostki nie doszło. Wiadomość o kapitulacji spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Mój oddział podzielono na 8-10-osobowe grupy, dowodzone przez oficerów. Stojąc na czele mojej grupy, począłem przedzierać się przez rosyjskie linie w kierunku obszaru operacji wojsk USA. Liczyliśmy, że prędzej czy później dostaniemy się do niewoli amerykańskiej. Tak też się stało. Trafiliśmy do obozu amerykańskiego, ale nie było to zbyt przyjemne doświadczenie. Niebawem Amerykanie wydali w ręce rosyjskie nie tylko mnie i moją grupę, ale także całą resztę zgromadzoną w obozie, łącznie z cywilami i kobietami. To było w czerwcu 1945 roku na terenie Czechosłowacji. Przekazanie zatrzymanych odbyło się za pośrednictwem czeskiej milicji, która zorganizowała nam prawdziwy marsz głodowy. Ten marsz polegał na tym, że pędzono nas naprzód bez wody i bez żywności. Byliśmy naprawdę bardzo zadowoleni, kiedy znaleźliśmy się wreszcie w sowieckim obozie jenieckim, gdzie warunki życia były jako tako zabezpieczone. Obóz ulokowany był, o ile dobrze pamiętam, koło miasta Pisek w Czechosłowacji. I zdarzyło się coś naprawdę zdumiewającego. Mianowicie do obozu przyprowadzono nas nocą. A gdy rankiem siedziałem przy źródełku, próbując wykonywać w miarę normalną toaletę, nagle usłyszałem wołanie: Panie poruczniku! I zobaczyłem adiutanta mego ojca. Okazało się, że 100 metrów dalej, w tym samym obozie, siedział mój ojciec z członkami swego dawnego sztabu. Do tego sztabu należała także młoda kobieta, mniej więcej w moim wieku, którą miałem okazję poznać z racji częstych wizyt u ojca. I tą młodą kobietę, aby nie musiała znosić nagabywań i zaczepek, ojciec zameldował w obozie jako swoją żonę. Również ja zostałem wtajemniczony w tę osobliwą sytuację. Po 8 dniach pobytu w obozie ta kobieta, grająca żonę mego ojca, mogła wrócić do domu. Była pierwszą osobą, która poinformowała moją matkę, co dzieje się z ojcem i ze mną. Z obozu Kołopiska trafiliśmy do szeregu innych, których nazw już nie znam. Najpierw przetransportowano nas przez Węgry do obozu w miejscowości Lebedan nad Donem. Początkowo wiodło nam się tam stosunkowo nieźle, potem jednak nadeszła zima, no i warunki zaczęły się pogarszać do tego stopnia, że około 30% więźniów zmarło z głodu. Mój ojciec nie był w stanie wytrzymać tych warunków i został przeniesiony do lazaretu położonego niedaleko obozu. Nie widziałem się z nim tam więcej. Ponure wieści o dużej śmiertelności więźniów musiały jednak dotrzeć wysoko, bo wiosną 1946 roku przybyła Balszeka misja z Moskwy i po zapoznaniu się sytuacją rozwiązała obóz. Mój ojciec pozostał w lazarecie, a mnie przeniesiono do obozu w Riazaniu,
Jak wiadomo, od przełomu lat 49-50 przeprowadzano akcję wydawania wyroków przetrzymywanym w Związku Radzieckim niemieckim jeńcom wojennym. Również ja otrzymałem swój wyrok, 25 lat obozu pracy. Po spędzeniu krótkiego okresu w więzieniu w stolicy ZSRR trafiłem w maju 50 roku do osławionego obozu numer 27 pod Moskwą. Kogóż tam spotkałem? Oczywiście mego ojca. Przebywał już od 2 tygodni, również zaopatrzony w wyrok na 25 lat. W obozie numer 27 siedzieliśmy jeszcze do późnego lata 50 roku. To było przedziwne zbiorowisko najrozmaitszych typów ludzkich. Były tam żydowskie rodziny z Karagandy, oficerowie SS, Ukraińcy, Japończycy. W sobotnie wieczory organizowaliśmy nawet tańce. Można było wtedy zobaczyć m.in. oficerów SS tańczących z Żydówkami. Wszyscy sprawiali wrażenie, jakby się doskonale bawili. Zupełne wariactwo. Obóz numer 27 został zlikwidowany jesienią 50 roku. Wywieziono nas do obozu w Pierwouralsku, leżącego niedaleko Swierdłowska, który obecnie wrócił do nazwy Jekaterynburg. Przydzielono mnie do pracy fizycznej, podczas gdy ojciec z powodu choroby został z tego obowiązku zwolniony. Któregoś dnia, mogło to być gdzieś w 52 roku, wróciłem po pracy do baraku, a mego ojca już nie było. Przetransportowano go do więzienia na Butyrkach w Moskwie, gdzie już wcześniej często przebywał. Byłem tak wściekły, że zaproponowałem memu dawnemu towarzyszowi z kompanii Brandenburg, abyśmy zorganizowali ucieczkę. No i tak zrobiliśmy. O szczegółach nie będę już opowiadał. W każdym razie udało nam się spędzić 14 dni na wolności, dopóki nas nie ujęto. To, co się potem z nami działo, nie było zbyt przyjemne, ale o tym nie będę już mówił i nie będę się rozwodził. Kiedy po ucieczce siedziałem w obozie karnym w Diechtiarce, umarł mój ojciec. O tym dowiedziałem się dopiero 2 lata później. Po schwytaniu mnie otrzymałem drugi wyrok 25 lat pozbawienia wolności. To była kara za szpiegostwo, którego rzekomo dopuściłem się, by opowiadać potem w Niemczech Zachodnich, jak się naprawdę żyje w Rosji. Trafiłem, jak już wspomniałem, do obozu karnego o zaostrzonym reżimie, ale ten obóz okazał się stosunkowo lekki ze względu może na obecność ludzi, którzy tam się znaleźli. Przykładowo siedzieli w obozie pan von Bohlen und Halbach, należący do rodziny Krupa, znanego przemysłowca niemieckiego, Otto Günsche, ostatni adiutant Hitlera, jego kamerdyner, a także Erich Hartmann, najbardziej znany niemiecki pilot samolotów myśliwskich. W sumie to było bardzo interesujące towarzystwo, które miało wiele do powiedzenia. W obozie uważano mnie za symulanta i dlatego rosyjski komendant wlepiał mi co 3-4 tygodnie 7 dni karceru. Ponieważ nie wykonywałem przydzielonej mi normy pracy, dodano mi do wyroku jeszcze 1 rok więzienia. Ten sam los spotkał również Ericha Hartmana. Obaj zostaliśmy przeniesieni do ciężkiego więzienia w Nowoczerkasku, gdzie także nie mogliśmy się uskarżać na brak interesujących współwięźniów. I wreszcie, w październiku 1955 roku znaleźliśmy się w pociągu sypialnym relacji Krym-Moskwa w drodze do domu. W Mińsku przeładowano nas na pociąg Moskwa-Warszawa. Tam jedliśmy kolację, posługując się po raz pierwszy od niepamiętnych chyba czasów nożem i widelcem. Odcinek Moskwa-Warszawa wydał nam się dość dziwny. Po przekroczeniu polskiej granicy otrzymaliśmy dodatkowo polski konwój. Dlaczego, nie wiem. Wydawało mi się, że polska załoga była jakby wrogo nastawiona do radzieckiej. Takie miałem wrażenie wtedy. Tak więc, w październiku 1955 roku przybyłem, o ile pamiętam, do miejscowości Friedland na granicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Republiki Federalnej Niemiec, gdzie powitała mnie moja matka. Po powrocie do domu zająłem się porządkowaniem mego życia i na plan pierwszy wysunęła się kwestia założenia i utrzymania rodziny. I dopiero gdy moje dorastające dzieci zaczęły się pytać o przeszłość, sam zacząłem sobie zadawać pytania, o co właściwie wtedy chodziło.
Zdałem sobie sprawę, że w gruncie rzeczy zmarnowałem w sumie 15 lat pomiędzy 17 a 32 rokiem życia. I wtedy dopiero zrozumiałem z całą jaskrawością bezsens tamtej wojny. Ale ciągle jeszcze nie wiem, czy ten absurd można całkowicie usunąć z tego świata. Ale wygląda na to, że bezsens wojowania, prowadzenia krwawych wojen należy po prostu do nieodłącznych cech rodzaju ludzkiego.